Witajcie drodzy widzowie, ze mną dzisiaj Bernard z kanału Bernie Design. Będziemy robić tutaj wywiad z naszym najlepszym, jednym z najlepszych grafików w Polsce, jak i grafikiem właśnie Blowa. Jakbyś mógł, to patrz się naszego operatora kamery, znaczy operatora takiego głosowego i odpowiadaj na, staraj się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Okej, Bernie. Pierwszym pytaniem jest, jak zacząłeś robić grafiki w Photoshopie i kto ci do tego zainspirował? No, zacząłem od zrobienia mojego baneru sobie na kanał. Jeszcze nie ten kanał graficzny, tylko inny, którego nie podam wam linka, bo tam są dosyć cringe'owe filmy. I to mnie w sumie tak zaciekawiło, bo wyszedł mi ten baner nawet spoko. Jeszcze zaczynałem w ogóle od PowerPointa niż Photoshopa. Do Photoshopa dopiero później doszedłem, że istnieje w ogóle taki program. No i jak już miałem tego Photoshopa, no to się jakoś to rozkręcało. Dostawałem zlecenia za darmo i dosyć, no, szybko się rozwinąłem. Okej, Bernie, to może teraz powiedz, jak doszłeś do tego wielkiego sukcesu, że robisz teraz grafiki takim wielkim twórcom jak Blowek czy Vandal? Nie robi Wanderowi. No to przepraszam bardzo, Blowek. No to no przede wszystkim bardzo dużo robiłem ten grafik. No, poświęcałem na to bardzo dużo czasu, czyli na przykład zamiast jakiejś tam rozrywki typu granie, robiłem te grafiki i przez to tak w krótkim czasie osiągnąłem taki poziom. Dobra, odpowiedź to kolejne pytanie, które było zadawane przez większość widzów. Bernie, ile ty masz w ogóle lat? 16. No i to taka odpowiedź mnie satysfakcjonuje. Okej, Bernie, podobno. Dobra, to się wytnie. Podobno hejtujesz osoby. Jedzą, jadą. Kurde. Nie, bój się, nie, Musi ich to są kręcić. jakieś dzieci. Bernie, co sądzisz o filmikach, a czy o grafikach robionych w Gimpie? No, GIMP to jest zły program generalnie do grafik. Nie powinno się go używać, bo jest zbyt amatorski. Nie ma tam dużo funkcji, które są w Photoshopie. Tak? Tak. Okej. Mimo ja robię w Gimpie, ale dobra. No. Uważam, że Gimp jest lepszy. No. Każdy ma swoje zdanie. Okej, Bernie. Co sądzisz o pakiecie Photoshop? Czy on jest według ciebie za drogi, czy może trochę tani? Nie, moim zdaniem jest warty swojej ceny, plus jeżeli jest się ucznie, to ma się tą promocję, czyli koszt zamiast 80 zł miesięcznie płaci się albo 50, albo 40, jakoś No. tak. To dobrze. I jeszcze jedno pytanie. Bernie, jaką paczkę graficzną najbardziej polecasz ze wszystkich, które sam zrobiłeś? No to oczywiście Steam Pack pierwszy, który robiłem z Scale'em, że ma tam chyba 5000 pobrań i polecam. No to dziękuję, dziękuję za wywiad. Dziękuję, o to był właśnie Bernie, jeden z najlepszych grafików w Polsce oraz grafik, który potrafi nagrać filmik z Orlika. Do widzenia.